W uchwyceniu ważnych rzeczy pomagają nam zwykle obrazy, historie. Nie inaczej będzie dzisiaj. Rozpocznę od historii. Pewien mężczyzna szedł ulicą, rozmyślając o swoim życiu. Wstąpił do antykwariatu, jak to często robił, by sprawdzić, czy nie pojawiło się tam coś ciekawego. Był kolekcjonerem płyt i książek. Potem udał się do kawiarni, jak to zwykle robił, by przeglądnąć poranną prasę. Kelnerka zapytała, czy to co zawsze. Przyniosła cappuccino z kawałkiem ulubionego tortu. Mężczyzna był niewątpliwie człowiekiem sukcesu. Tantiemy z wcześniejszych osiągnięć dawały mu swobodę, mógł rozwijać zainteresowania, podróżować, chłonąć kulturę. Szczególnie lubił teatr. Czego jeszcze można chcieć od życia? A jednak czegoś mu brakowało, odczuwał jakąś pustkę. Czuł się lekki jak balon, który zaraz odfrunie. Dlaczego? Wyszedł z kawiarni i szedł dalej ulicą i nagle kątem oka zauważył niezwykłe zjawisko. Oto w szynie tramwajowej toczyło się małe kółko, jakby od wózka. Obejrzał się i zobaczył kobietę pchającą uszkodzony wózek z małym dzieckiem, a po bokach jeszcze dwa maleństwa uczepione jej spódnicy. I nagle na ten widok ogarnęła mężczyznę fala ogromnego wzruszenia. Coś do niego dotarło, coś zrozumiał, znalazł rozwiązanie. Już wiedział, jakim torem pobiegnie jego życie. Gdy słuchaliście tej historii, to pewnie nie jeden z was, nie jedna z was pomyślała, chciałbym mieć takie problemy jak ten człowiek. Żyć sobie beztrosko, z tantiem, z odsetek, niczym się nie przejmować, chłonąć kulturę, rozwijać zainteresowania. Chciałbym się czuć tak lekko jak balon, jak on. Chętnie bym był takim balonem. Jak pozbędę się swoich kłopotów? Skończę szkołę, będą wakacje. Jak będę miał z głowy pracę, wychowanie dzieci? Wtedy zacznie się ciekawe życie. Będę rozwijał zainteresowania, pójdę sobie zawsze rano do kawiarni. Pani kelnerka zapyta, czy to co zawsze, no torcik, cappuccino. Idziemy obecnie przez tak zwane błogosławieństwa Jezusa, czyli sekrety szczęścia podane przez Niego w kazaniu na górze. Ewangelia Mateusza 5. Właśnie co człowiek potrzebuje, by być szczęśliwym? I dochodzimy już do końca. Przed nami ostatni z sekretów szczęścia. Ktoś może w tym momencie pomyśleć, już wiem, jaki będzie ostatni sekret szczęścia, pozbyć się wszystkich kłopotów, może dobrnąć do emerytury, czy mieć wakacje. Czy taki jest ostatni sekret szczęścia według Jezusa? Na końcu totalna sielanka. No to sprawdźmy, przeczytajmy z Ewangelii Mateusza 5. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czy Jezus przypadkiem nie wypadł z tematu? To ma być szczęście? Szczęśliwi, którzy cierpią? O co chodzi? W
takim razie potrzebujemy odkryć istotę, znaczenie tych słów Jezusa. Dlaczego? To też jest sekret szczęścia. Jak można być szczęśliwym, mając kłopoty? Jak o tym rozmyślałem, to jeszcze jeden obraz przyszedł mi na myśl. Jak się czujemy, gdy na przykład jedziemy czteropasmówką i w przeciwną stronę jest wielki korek, samochody stoją, a my jedziemy w drugą stronę, gdzie droga jest pusta i myślimy sobie, ale mam szczęście, że nie stoję w tym korku. Może niektórzy z was, którzy przyjechaliście tutaj dzisiaj z wielkich miast Śląska, jest was trochę takich, może postoicie sobie dzisiaj w korku, wracając do domu, jak to często bywa w niedzielę wieczorem. A ty wyobraź sobie, jedziesz w przeciwną stronę i sobie myślisz, fajnie, że nie stoję w korku. A tu Jezus mówi, szczęśliwi, którzy stoją w korku. Ale jak wiemy, Jezus nie tylko mówił, ale sam poszedł tą drogą. Wiemy, jak skończyła się Jego ziemska droga. Doszło do konfliktu, tłumy domagały się Jego śmierci. Spotkał się z wrogością, nienawiścią, fizycznym prześladowaniem. Dlaczego taka droga miałaby być lepsza? By nawet cierpieć prześladowanie. To wydaje się absurdem. Jak można być szczęśliwym, będąc prześladowanym? Dlaczego właśnie tak? Zacznijmy powoli to odkrywać najpierw, o jakie prześladowanie chodzi. Czytamy tutaj dla sprawiedliwości. Więc szczególne prześladowanie dla dobrej sprawy. W następnym wersie jest jeszcze dalsze zawężenie. Jezus mówi z mego powodu, z powodu Chrystusa. A więc nie jakiekolwiek prześladowanie dla sprawiedliwości, na przykład nie w obronie praw człowieka. Jezus mówi tutaj akurat o prześladowaniu ze względu na Niego, o przykrościach, jakie mogą spotkać chrześcijan ze względu na wierność wobec Niego. Są to przykrości, których można by uniknąć. Wystarczy ukryć swoje przekonania i już nie ma prześladowania. Tak jak Piotr apostoł, pamiętamy, wyrzekł się, że znał Jezusa, ukrył, że jest Jego uczniem i zostawiono Go w spokoju. Jak jednak być szczęśliwym? Szczęśliwi są ci, którzy doświadczają przykrości ze względu na Chrystusa. Dlaczego to miałoby czynić ich szczęśliwymi? Czytamy dalej, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Królestwo Niebieskie oznacza działanie Boga w życiu człowieka. To, co Bóg może wnieść w życie człowieka. Więc zaczynamy powoli rozumieć sposób myślenia Jezusa. Szczęśliwi, którzy znoszą trudności, skoro te trudności prowadzą do czegoś bardzo dobrego. A więc nie chodzi o cierpienie dla cierpienia, ale o to, że z pewnymi trudnościami jest związane coś bardzo dobrego. Zaczynamy rozumieć, dlaczego ci stojący w korku są szczęśliwi. Nie w każdym korku i nie każdy z nich, ale wy, którzy dzisiaj będziecie wracać i postoicie trochę w korku. Wyobraźmy sobie mamę z trójką dzieci stojącą w tym korku. Dlaczego ona miałaby mieć lepiej niż ci, którzy jadą w kierunku przeciwnym i jest pusto? Już rozumiemy, bo ona była dzisiaj na spotkaniu naszej wspólnoty i odniosła z tego wielką korzyść. Jakiej nie odnieśli ci,
którzy jadą w przeciwnym kierunku i mają pusto. Co z tego, że mają pusto, skoro nie doświadczyli tego dobra? I mama z trójką dzieci za tydzień zrobi to samo. Narazi się na korek, ale będzie miała właśnie to, czego pragnie. Bo wie, że jest w tym ogromna korzyść. Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tej korzyści, o której mówi Jezus, że warto ją odnieść za wszelką cenę. Jezus mówi o niej w wersie 12. Co to jest za korzyść? Jest nazwana nagrodą w niebie. Chcąc się bliżej przyjrzeć tej wartości, jeszcze bliżej popatrzmy na fragment z pierwszego listu Piotra 1. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Gdy znosimy trudności, a jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy zaufali Chrystusowi, którzy powierzyli Mu swoje życie, będzie z tych trudności korzyść. I ona jest bardzo konkretna. Pokazuje to wers 7. Mianowicie, wartość waszej wiary okaże się. Dzięki trudnościom zobaczymy wartość naszej wiary. I to właśnie oglądanie tej wiary, która jest w nas, będzie czyniło nas szczęśliwymi. Dlaczego? Bo prawdziwa wiara jest dziełem Boga. A dzięki trudnościom możemy ją zobaczyć. To działanie Boga w nas. Gdy przychodzą trudności, zawsze jakoś reagujemy. Jak zobaczymy nagle, że reagujemy z wiarą, chociaż wcześniej, w podobnych sytuacjach, do tej pory, reagowaliśmy paniką, to nas czyni niezwykle szczęśliwymi, usatysfakcjonowanymi. Bo oto widzimy, że Bóg angażuje się w nasze życie. Ta wiara jest tak cenna jak złoto, tak? Czytamy w naszym tekście. Nie, ona jest cenniejsza od złota. Bo złoto może wyparować. W jakiej temperaturze paruje złoto? 2835 stopni Celsjusza. To temperatura wrzenia złota, ale zaczyna parować już trochę wcześniej. Nieważne. W każdym razie wiara, jak czytamy, jest trwalsza. To proste. Jest niezniszczalna. Bo jest dziełem Boga w nas. Jego dzieła są trwałe. I właśnie to możemy zobaczyć w nas, w naszym życiu. Staje się to widoczne podczas trudności, prześladowań. Gdy przychodzą przykrości ze względu na Chrystusa, człowiek łatwo mógłby ich uniknąć. Wystarczy, że ukryje swoje przekonania. A tu nagle nie chcesz ukryć. Dlaczego? Bo Bóg właśnie zbudował w tobie wiarę. Może też być oczywiście przeciwnie. Ktoś może wycofać się, ukryć, by uniknąć przykrości. To też jest ważne doświadczenie, by zobaczyć, czego jeszcze brakuje mojej wierze, że potrzebuję jej dalszego budowania. A więc możliwe są dwie reakcje na trudności i każda z nich pokazuje jakąś prawdę o naszej wierze. Albo, że jej brakuje, albo, że Bóg już ją w nas zbudował. I nagle widzimy, że w sytuacjach, w których do tej pory reagowaliśmy niepokojem,
reagujemy zupełnie inaczej. Spokojem. Prawda o mojej wierze wychodzi na jaw. Ktoś z nas, chrześcijanin, może się zastanawiać, na ile Bóg buduje moją wiarę. Można to zobaczyć, co się dzieje, gdy są trudności, zwłaszcza prześladowania ze względu na Chrystusa. Popatrzmy na tą zależność poznania wartości wiary od prześladowań na jeszcze innym przykładzie. Pierwszy list do Tesaloniczan 2. Bracia, wyście się stali naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Tutaj jest mowa o wspólnocie chrześcijan w Tesalonice. Jest rok około 50, a więc prawie 20 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, po tym jak powstał też tam pierwszy Kościół, no spory dystans właśnie w Jerozolimie, w Judei. A tu jest powiedziane, że ten Kościół w Tesalonice, bardzo odległy, gdzieś tam już w świecie, który powstał prawie 20 lat później, stał się naśladowcą Kościołów w Judei, oczywiście naśladowcą wierze. Miał taką samą wiarę. Skąd było wiadomo, że to jest ten sam wzór wiary? Dzięki prześladowaniom. Ich reakcji na trudności. Bo bez prześladowań, trudności, pewnych elementów wiary nie widać. Bo ktoś może mówić, że jest wierzący, może recytować jakieś wyznania wiary, ale dopiero trudności, znoszenie przykrości pokazuje jej wartość. A co w sytuacji, gdy brakuje, widzę, że brakuje mi wiary? No, to jest oczywiste, tak? Potrzebujemy Boga o to prosić, potrzebujemy udostępnić siebie dla Boga, by On zbudował tą wiarę. On to bardzo chętnie czyni. I właśnie oglądanie tej wiary, którą Bóg później w nas zbudował, napawa nas szczęściem, bo widzimy autentyczne działanie Boga. Może mówisz czasami, nie widzę działania Boga w moim życiu. To nie działa. Ale co ma działać, czy nie działać? Jeżeli widzisz wiarę w czasie trudności, to się cieszysz i dziękujesz Bogu, a jeżeli jej nie widzisz, to masz pewien konkret w ręku, diagnozę. Potrzebujesz zwrócić się do Boga, by dalej budował twoją wiarę. On czeka na twoje zaproszenie. I bardzo często trudna sytuacja musi powtórzyć się wielokrotnie. Za każdym razem reagujemy strachem, aż tu pewnego pięknego dnia Bóg nas zaskakuje, bo już się nie boimy i jesteśmy szczęśliwi. A więc dana sytuacja czasami musi powtórzyć się wielokrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie, ale czy siedmiokrotnie? Niekoniecznie, bo jak patrzymy na Ewangelię, czasami Jezus musiał uczniom tą samą lekcję mówić trzy razy, ale nie bez końca. Jeżeli to jest bez końca, to problem jest głębszy, tak? Potrzebujemy chyba wrócić do fundamentów. W każdym razie to jest część naszego szczęścia, naszego poczucia pełni, o którym Jezus mówi tu w naszym tekście, w naszym fragmencie, kiedy widzimy, jak Bóg buduje naszą wiarę. W tym momencie pojawia się kluczowe, najważniejsze pytanie teraz w tym naszym temacie. A co, gdy trudności nie mamy?
Szczęście to oglądanie swojej wiary dzięki trudnościom. Co będzie sprawdzianem, że naprawdę tak myślę? Szczęście to oglądanie wiary dzięki trudnościom. A co, jeżeli tych trudności nie ma? To będę chciał je stworzyć. Obciążyć się jakąś odpowiedzialnością. Znajdę coś wartego, by się poświęcić, skoro naprawdę wierzę, że szczęście jest właśnie tutaj, to tak zrobię. A więc co najlepszego może zrobić chrześcijanin, gdy nie ma trudności, gdy mu się lekko żyje i nie widzi, żeby... No czasem pytamy dzieci, no co, jakie masz problemy? No nie mam żadnych, tak? Ale my dorośli, tak? No praktycznie nie mam żadnych. Dojrzała wiara podpowie. To je sobie stworzę, by wiara była zaangażowana. Bo wiara lubi być zaangażowana, tak jak mięśnie lubią być ćwiczone. Największym przykładem takiego podejścia jest sam Jezus. Co zrobił, jak mu się szczęśliwie żyło w niebie, nie mając żadnych kłopotów? Sam je sobie stworzył. Przyszedł na ziemię, podjął cierpienie. Widocznie nie wyobrażał sobie, że zostanie tam w niebie, kiedy tutaj na ziemi była potrzebna jego pomoc. Czy byłby szczęśliwy, gdyby tam został i nie przyszedł na ziemię? Nie aż tak, jak dzięki temu, że podjął cierpienie, z którego my, każdy z nas, może teraz korzystać. Podobnie ja. Uwierzenie w to, że szczęście bierze się z oglądania wiary w działaniu, dzięki trudnościom. Gdy tych trudności nie ma, to je sobie znajdę, by zaangażować swoją wiarę. Znajdę jakąś odpowiedzialność, do której Bóg mnie powołał. Wracając do historii z początku, do mężczyzny, który szedł ulicą, rozmawiając o swoim życiu. Pomimo, że był człowiekiem sukcesu, czegoś mu brakowało, czuł się lekki jak balon, który zaraz odfrunie. Idąc dalej ulicą, zobaczył kobietę pchającą uszkodzony wózek z małym dzieckiem, a po bokach jeszcze dwa maleństwa. Z pewnością nie było to łatwe życie i nagle na ten widok ogarnęła go fala wzruszenia. Coś do niego dotarło, coś zrozumiał, znalazł rozwiązanie. Na czym polegało rozwiązanie? Gdy zobaczył tę kobietę zmagającą się z trójką dzieci, powstało w nim głębokie pragnienie, by wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność. Możemy różnie tą historię zakończyć, ja bym ją zakończył tak. Ponieważ kiedyś odkrył, że dobrze dogaduje się z młodym pokoleniem, postanowił podjąć pracę z trudną młodzieżą. Pomagał im wychodzić z problemów. Zabierał ich do teatru i patrzył, jak zaczynają chłonąć kulturę. Pomagał im rozwijać ich własne talenty. I już nie czuł się lekki jak balon. Przeciwnie, czasami czuł się nawet zbyt obciążony, ale przekonał się, że więcej satysfakcji daje mu dorastanie do obciążeń niż ich unikanie. I był szczęśliwy. To tylko ilustracja, chociaż nie bez wątków autobiograficznych, bo coś podobnego przeżyłem, wprawdzie bez widoku matki z trójką dzieci, ale pamiętam dokładnie kiedy i jaką ulicą szedłem, gdy spłynęło na mnie takie ogromne pragnienie, by wziąć na siebie
jakąś odpowiedzialność właśnie za innych ludzi. Czasami sobie myślę, że tamtego dnia na tamtej ulicy stałem się dorosły. Jednak to jest tylko ilustracja. Słowa Jezusa, które dzisiaj poznajemy, dotyczą przede wszystkim naszej więzi z Bogiem. I szczęście, o którym mówi Jezus, to coś jeszcze większego niż to, co przeżywał tamten mężczyzna z przykładu. Bo dotyczy zdobywania czegoś, co ma wieczną wartość i nie da się tego zdobyć bez bycia wystawionym na trudności. Więc i ja będę cieszył się z trudności, a jeżeli ich nie mam, to je sobie stworzę. Znajdę coś wartego, by się poświęcić, obciążyć odpowiedzialnością i będę szczęśliwy. Zostało jeszcze jedno przynajmniej pytanie. Jak tą odpowiedzialność znaleźć, którą warto wziąć na siebie? Zamiast systematycznego wykładu na ten temat chciałbym podzielić się paroma osobistymi doświadczeniami. W tym tygodniu uderzyła mnie pewna myśl. Ufam, że to Bóg do mnie dotarł z tą myślą. Starałem się ją też przedstawić w misji materii sprzed 2 dni. Ta myśl brzmi: Jezus dołączył do słowa uzdrawianie, wiemy, nauczał i uzdrawiał. Pierwszy Kościół dołączył do słowa troskę o sieroty i wdowy, a my dołączamy do słowa tworzenie alternatywy dla młodych pokoleń i nie tylko młodych. To jest zasada, której uczymy się od Jezusa. Dołącz do słowa zaspokajanie potrzeb ludzi, a wtedy przyjdą, by tego słowa posłuchać. Zasada jest ogólna, ale zastosowanie jest szczegółowe. Żyjemy w społeczeństwie, w którym jest tam jakaś społeczna troska o zdrowie, tak? Lekarze są dostępni. Wiadomo, no ostatnio pomagałem Ewie się zarejestrować do okulisty na 2025, gdzieś tam pod koniec. Ale ogólnie jest fajnie. O sieroty i wdowy też jest niezła troska w naszym kraju. Nie jak w czasach pierwszego Kościoła. Ale jedna potrzeba krzyczy i oj krzyczy. Stwarzanie alternatywy dla młodych pokoleń. Akurat ciekawe, w tamtych czasach Jezusa młodzież była dobrze zaopiekowana, tak? Od rana do wieczora musieli się uczyć. Nikt tego nie kwestionował. No, a w naszych czasach jest ogromna potrzeba, żeby tworzyć alternatywę dla młodych pokoleń, nie tylko, która by trafiała w potrzeby. I właśnie tak Bóg nas prowadzi, że jest to niezwykle mocną stroną naszej wspólnoty. Niektórzy chrześcijańscy liderzy w naszym kraju, czytając misję i materię, wielu z nich ją zamówiło, czyli właśnie ten nasz biuletyn o tym, co tutaj razem robimy, mówią: dla nas to jest najlepszy podręcznik troski o młode pokolenia. 3 z nich pojawiło się w ostatnim tygodniu w naszym ośrodku, by lepiej to poznać. Zechciejmy zobaczyć tą wizję, niezwykły cel, który Bóg przed nami kładzie, by wpisywać się w tą zasadę łączenie słowa
z zaspokajaniem potrzeb ludzi. Gdy Bóg przejmuje nasze serca losem, zwłaszcza młodych pokoleń, by tworzyć dla nich alternatywę, wielu z was się niezwykle poświęca. Dlatego też chcemy stworzyć ikonę, tak ma nazywać się nasz nowy obiekt na nowym terenie naszego ośrodka. Ma on zaspokajać w punkt tą potrzebę tworzenia alternatywy dla młodzieży i nie tylko. Z tego, jak Bóg nas prowadzi, wyraźnie widać, że to jest nasza misja, czyli specyficzne zadanie w jakiejś bardziej ogólnej wizji. I to jest nasze szczęście. Dzisiejsze przesłanie jeszcze inaczej. Weź na siebie odpowiedzialność, trudność, zaangażuj w nią swoją wiarę, którą Bóg ci dał i bądź szczęśliwy. Jezus wyraził to jeszcze inaczej w słowach: więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Człowiek może być bardzo skupiony na sobie. Ludzie mówią: mamy swoje problemy, niełatwe życie. Problemy nam się walą na głowę. Trudne życie za nami i chcielibyśmy mieć trochę spokoju. A ty nas męczysz jakimiś wizjami. A my mamy swoje problemy i jest nam ciężko. Powiem tak, będzie jeszcze gorzej. Problemy staną się jeszcze cięższe. Życie będzie jeszcze trudniejsze i smutniejsze. Bo tak jest zawsze na ścieżce skupienia się na sobie i biadania nad swoją sytuacją. Ale spróbuj to odwrócić. Odwrócić się od swojego ja i zapragnij skupienia się na jakiejś odpowiedzialności. Niełatwej. Zobaczysz, jak wszystko się zmieni, jak popłynie z tego szczęście i radość. Gwarantuje nam to sam Jezus właśnie w tej dzisiejszej, w tym kawałku recepty szczęścia. Jak ten mężczyzna w historii zagadce był tak bardzo skupiony na sobie i jednocześnie bardzo nieszczęśliwy, dopóki nie zrozumiał, nie pojął, gdzie jest więcej szczęścia. Ale wiem, że to Bóg musi zrobić w sercu człowieka, więc ufam, że tak uczyni wielu z tych, którzy tego potrzebują. Ale decyzja zawsze jest po twojej stronie. I jak problem powtarza się już nie piąty raz, ale siódmy, no to trzeba się zastanowić, czy właśnie takiej decyzji brakuje. Powiedzcie, do którego z tych dwóch podejść Bóg przyłoży swoje działanie? Czy do skupienia na sobie i biadolenia? Czy do odwrócenia się od swego ja i poświęcenia się dla Królestwa Bożego? On powiedział, a jak coś powiedział, to powiedział. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Cóż za wspaniała obietnica. Jak dobrze jest żyć, czerpiąc z niej pełnymi garściami. Ale jak tego nie zrobimy, będzie coraz gorzej. Niezależnie od tego, czy ktoś będzie nam rzucał wyzwania, czy nie będzie, to niczego nie zmienia. I tak będzie coraz gorzej. Bo człowiek nie stoi w miejscu. Warto wyjść z tego błędnego koła. Warto wyjść z tego błędnego koła, zaufać obietnicy i dołączyć do choćby do tej odpowiedzi na pytanie, no to
jakiego kłopotu potrzebuję sobie poszukać, jakiej odpowiedzialności. Dołączyć i być szczęśliwym. To jest nasza misja na podobieństwo Jezusa, na podobieństwo apostołów. Ten sam wzór wiary, stworzyć alternatywę w naszym przypadku dla młodych pokoleń i nie tylko. No, dlatego zaczynamy tworzyć tą naszą ikonę, jak ma się nazywać nowy obiekt. Dlatego będziemy chcieli tworzyć możliwości zaangażowania dla każdego, kto oczywiście będzie chciał. Wybór zawsze należy do mnie osobiście. Po to stworzyliśmy też jeszcze jedną możliwość, by każdy mógł się przyłączyć. Ta nowa możliwość nazywa się Szkiełko. I możecie o tym przeczytać na naszej stronie internetowej coek.pl w dziale ICON, czyli ikona, w poddziale jak wesprzeć ikonę. Można zacząć od szkiełka. Będzie jeszcze gorzej albo lepiej. Wybór jest w twoim ręku. Powiedziałem już o tym, co warto dołożyć równolegle do słowa. No to jeszcze parę słów o samym słowie. Słowo, nauczanie słowa musi iść przodem i my tutaj w naszej wspólnocie ciągle poszukujemy formuły przekazania słowa, uczenia się słowa i ta nasza najnowsza zdobycz w tym temacie polega na tworzeniu współczesnych przypowieści. Współczesnej przypowieści do fragmentu Biblii, który ma być przedstawiony. By każdy miał okazję się wcześniej przygotować i tym bardziej skorzystać. Tak jest też z tą prezentacją moją. 4 dni temu zamieściłem historię, zagadkę na naszej stronie coek.pl w dziale wynagrodzenie, równolegle na stronie na Facebooku. A ci z was, którzy poprosili o opcję, by dostawać to mailem, to też dostali. I mogliście o tym rozmyślać, znajdować swoje odpowiedzi. Ktoś z was przysłał mi mailem swoją propozycję rozwiązania. Super. A chwilę temu przedstawiłem proponowaną odpowiedź. Ona też pojawi się wkrótce na naszej stronie jako rozwiązanie. Powiem też coś, co jest ważne, że w podobny sposób chcę przygotować 2 wykłady obozowe, że wcześniej dostaniecie możliwość poznania tych historii, zagadek do każdego z nich i zachęcam, skorzystajcie, zapoznajcie się wcześniej jako przygotowanie do 2 obozowych wykładów. Ale temat jest rozwojowy i jest to naprawdę poszukiwanie nowej formuły nauczania Biblii, dostosowanej do wrażliwości współczesnego człowieka. I znowu chciałbym podzielić się z wami czymś osobistym. Bóg uświadomił mi w tym tygodniu też pewną wielką potrzebę, jaka istnieje w naszym społeczeństwie. Zilustruję to pewnym obrazem. Oglądaliśmy razem z Ewą pewien film. Ona była agentką FBI, on przedstawicielem Texas Rangers i oboje opowiadają o tym, jak rozpadły się ich małżeństwa. I wspominają, jak trudną rzeczą było dla nich budowanie relacji. Agentka mówi o tym, jak trudno było dla niej podejmować wysiłek rozmów. Potrafiła poskromić największych bandziorów, ale nie potrafiła poradzić sobie z rozmową ze współmałżonkiem. Podobnie Texas Ranger opowiadał, jak to było dla niego trudne. Myślę, że niektórzy z nas z tym się mocno utożsamiają, że to nie jest łatwe, zwłaszcza ci, którzy nie mają wylewnej osobowości, i wydobywanie z siebie słów przychodzi im z trudnością.
Jest to niewątpliwie ogromna społeczna potrzeba. Gdybyśmy sobie z tym poradzili, to może uratowalibyśmy wiele małżeństw. Ale też jest wiele innych sytuacji, gdzie nie jest łatwo rozmawiać. No i właśnie spłynęła na mnie, tak powiem górnolotnie, nadzieja, że ta forma nauczania Biblii, którą obecnie eksplorujemy, mogłaby pomóc. I tutaj, gdy do naszego stylu życia wprowadzimy korzystanie z tej pomocy, że jak sobie siedzimy i rozmawiamy w jakiejkolwiek sytuacji i jest właśnie jakiekolwiek napięcie, to możemy odnieść się do tej formuły, nauczyć się sięgać po nią w różnych sytuacjach i uzyskiwać pomoc w konwersacji. I idąc za tym pomysłem, gdy zamieszczę odpowiedź do tej historii, zagadki o tym człowieku, który czuł się lekki jak balon, to na końcu zamieszczę jedno pytanie, które pomoże nam sobie o tym porozmawiać. W przypadku historii o człowieku pustym jak balon będzie to pytanie, jak to się stosuje do naszego życia? No, prościej się już nie da. Spróbujmy, kto chce, oczywiście w różnych sytuacjach. Ciekawość mnie bierze, gdzie razem zajdziemy na tej ścieżce, oczywiście pod warunkiem, że zniesiecie to moje częste mówienie na ten temat. Jak chcecie się trochę uśmiechnąć, to pomyślcie sobie o filmie Forrest Gump i o babie, który ciągle mówił o krewetkach, tak? Po prostu od obudzenia się aż do zaśnięcia. Ze mną nie będzie takiego problemu na pewno. Ale ciekawe, gdzie Bóg nas zaprowadzi, ile małżeństw uratujemy, może wręcz odwrócimy trend. A że tak dobrą rzeczą jest rzucanie wizji, pozwólcie, że na koniec rzucę pewną wizję, będzie też w formie zagadki. Rzecz dzieje się w Toruniu, na Starym Mieście. Tam przy głównej, niezwykle urokliwej ulicy przez Stare Miasto znajduje się Pizza Hut. Przy jednym ze stolików na zewnątrz pod parasolami zasiada dwoje ludzi. Z zachowania można wnioskować, że to małżeństwo, a z ubioru, że to jakaś okrągła rocznica. Ale nie trzeba być detektywem, by zauważyć, że nie jest to dla nich łatwa chwila. Mężczyzna i kobieta wyraźnie się męczą, próbują znaleźć jakiś temat, przełamać milczenie. Wreszcie mężczyzna wznosi się na wyżyny pomysłowości i pyta: jak się czujesz? Kobieta z równą wylewnością odpowiada: dobrze. Po czym zapada dalsza kłopotliwa cisza i nagle mężczyznę olśnił. Sięgnął po telefon i o to samo poprosił żonę. Wkrótce ich rozmowa potoczyła się jak wartki potok. Na ich twarzach zagościło szczęście. Opuszczali to miejsce jako jedni z ostatnich. Zagadka brzmi: na jaki pomysł wpadł mężczyzna? Nie powiem wam, bo sam jeszcze nie do końca odkryłem wszystkie szczegóły, ale możemy sobie o tym porozmawiać w ostatniej części wspólnoty na wyżynach, a nawet już w przerwie, jak zakończyła się ta historia. Póki co to ja myślę dalej, wy też myślcie.